Namaste, witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. Przed wami Krishna Kirtan i program Nad Brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Gniewomir Skrzesiński. Bardzo ciekawa postać. Mam tutaj długą listę różnych opisów jego osoby. Były mnich, biegacz naturalny, muzyk, aktor, mówca, ekolog. Jednocześnie pełni funkcję jako wolontariusz prezesa Stowarzyszenia Chaitanya Sangha w Polsce, weganin, również zwycięzca programu Ugotowani. I może to jest moje pierwsze pytanie, jak wyglądał taki właśnie nagranie takiego programu, no bo ten program w większości przypadków nie jest wegetariański czy wegański. Jak poradziłeś sobie jako weganin w tym programie, jak to wyglądało? Czy generalnie program to była niezwykła przygoda, od tego zacznę. Miałem naprawdę znakomitą okazję na poznanie nowych, bardzo interesujących ludzi, począwszy od samych uczestników, a skończywszy na niesamowitej ekipie, która pracowała nad tym odcinkiem tego programu. Mniej więcej to jest 5 dni naprawdę no, wytężonej pracy. Natomiast jeśli chodzi o samo odnalezienie siebie jako weganina, roślinożercy wśród powiedzmy typowożerców polskich, przyszło to bardzo łatwo. W ogóle ja byłem tam którymś z kolei uczestnikiem, do którego inni przybywali na wieczerze, więc jakby pierwszego dnia mogłem zobaczyć, jak to wygląda i co mnie tak naprawdę, co mnie czeka. I właśnie już tego pierwszego dnia no, niesamowicie się zaskoczyłem, ponieważ dziewczyna, która nas gościła jako pierwsza, Pepe, przygotowała w ogóle... Większość uczestników później widząc, że i Pepe nie je mięsa, i ja też odżywiam się w taki dosyć specyficzny sposób, trochę się do nas dostosowała, co było no, bardzo fajne, no i bardzo dobrze o tych osobach świadczyło. Generalnie można powiedzieć, że fajna przygoda, ale trochę ciężka praca. Znaczy to jest tak, że zazwyczaj w życiu to, co fajne, jest okupione gdzieś tam no, włożeniem sporego wysiłku w to, żeby to później naprawdę szczęśliwość jakaś z tego wypływająca smakowała tak, a nie inaczej. Niemniej, jeżeli ktoś by zaproponował mi jeszcze raz udział w tym programie, o samo przeżycie, o frajdę z stworzenia takiego no, trochę czegoś innego niż w codziennym życiu. Więc jeśli ktoś ma ochotę i ktoś czuję, że lubi gotować, lubi poznawać nowych ludzi i nie boi się nowych wyzwań, to jest to na pewno dobra przygoda. Bo w ogóle twój weganizm jest jakby w pewnym sensie kontynuacją twojego wcześniejszego życia, bo byłeś mnichem wisznuickim w klasztorze jogi na Kostaryce bodajże, tak? Tak. No właśnie, jak zaczęła się twoja podróż w kierunku takiego ekologicznego, zdrowego stylu życia tu w Polsce, zaczynając jako mnich gdzieś tam w egzotycznej Kostaryce, to jest w centralnej Ameryce. Ameryka Środkowa, więc bardzo daleko stąd w ogóle. Jak to się wszystko zaczęło? Zwiększona wrażliwość i stąd gdzieś wynikający tak zwany ekologiczny styl życia, czy gdzieś podejście trochę inne do matki natury i do świata jako takiego. No gdzieś już od wczesnych lat dzieciństwa. No, ale wynika to z tego, że pochodzę po prostu z Bieszczad. Będąc już jakiś czas w tradycji właśnie wisznuickiej, spotkałem mojego mistrza duchowego, przewodnika i w pewnym momencie mojego życia miałem taką okazję, żeby po prostu zrobić coś innego, coś nowego, zamknąć pewien rozdział właśnie tego życia tutaj w Polsce i dostałem propozycję do tego, aby zostać mnichem, spróbować siebie na tej ścieżce. No i na początek wyjechałem do Kalifornii, tam jest taki właśnie mały ashram, klasztor, nazywa się Audaria. I tam przez blisko rok, że tak powiem, wdrażałem się w życie po prostu mnicha, co było no niesamowitym przeżyciem i już dodatkowo tam zaczynałem poznawać i widzieć, jak funkcjonuje ta sangha, ta społeczność wisznuicka, właśnie zgromadzona wokół osoby Swamiego Tripurariego, gdzie kładzie się spory nacisk na tak zwaną samowystarczalność, na odnawialne źródła energii, w tym no, głównie energia solarna i hodowanie własnych warzyw bez nawozów, tak zwany ten nurt organicznej produkcji żywności. Więc no, tam tak można powiedzieć na dobre w to wszedłem, jakby gdzieś to mnie pochłonęło. No i później po tym blisko roku spędzonym w sekwojowym lesie w Kalifornii zostałem wysłany z misją
pionierską właśnie do Kostaryki i wraz z przyjacielem Tomasem Makinenem, zwanym również jako Guru Nishta, zostaliśmy wysłani do Kostaryki i tam, no tak jak już wspominałem, byliśmy, można powiedzieć, pionierami. Wiadomo, nie to w życiu bywa, ta farma gdzieś wymarła, ludzie, którzy tam mieszkali, zeszli, jakby powiedzieć, można z gór niżej, bliżej wsi, bliżej innych ludzi. No i po prostu sprzedali tą farmę naszemu towarzystwu. No i tam wizję Swamiego, wizję miejsca, no takiego, można powiedzieć, bardzo rajskiego. Miejsca, o którym czytamy w książkach, w Upaniszadach, w książkach, które nawiązują gdzieś do Krishna Lili, do Kryszny i jego tego wiejskiego życia, które niekoniecznie w tej chwili w Indiach tak wygląda, jak jest. To jest niezwykłe miejsce, jest miejsce bardzo zaciszne, odludne, które dostarcza wszystkiego, czego potrzeba do życia, bo jest dużo słońca, więc jest energia elektryczna, rosną bananów. Mówię o jakichś tam wycinkach rzeczywistości, ale generalnie sama społeczność jest praktycznie w 90 kilku procentach samowystarczalna. Pamiętam, jak uprawialiśmy pierwszy ryż właśnie w Madhuvan i wcześniej nawet by mi do głowy nie przyszło, że ryż jest uprawiany w takich warunkach, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie no to Madhuvan to jest teren górzysty, zwłaszcza w porze suchej jest tam naprawdę sucho. I ja się w głowie nie myślę, że tam może rosnąć ryż, który no, chociażby gdzieś tam kojarząc obrazki z Azji, gdzie no, pola ryżowe no, to jest woda przynajmniej powiedzmy do kolan i dużo, dużo tej wilgoci. No, okazuje się, że nawet na Kostaryce można spokojnie uprawiać ryż. Wygląda w ten sposób, że właśnie początkiem pory deszczowej przygotowuje się poletko, sadzi się ryż, sieje się go i później po prostu pora deszczowa robi całą robotę, jeżeli chodzi o nawadnianie i ten ryż rośnie i jest no, coś niesamowitego, po prostu móc wyhodować własne ziarno, własne zboże, własne warzywa, owoce i, no, i żyć w zgodzie właśnie z naturą, będąc z nią za pan brat. Czyli taka społeczność jest, czy taka społeczność jest w pełni samowystarczalna w tych obu miejscach, czyli na Kostaryce i w tym wcześniej w Kalifornii? W Kalifornii. Myślę, że to jest tak, powiedzmy, na pewno nie jest to 100%. Bo czasami po prostu jakieś produkty, których no, nie opłaca się robić samemu, łatwiej jest po prostu kupić. Druga sprawa, że tych mnichów jest tam jak na lekarstwo. No wyobraź sobie, że masz te właśnie 40 hektarów, masz stado krów, masz to pole ryżowe, pole fasoli, pomidorów, nie wiadomo czego jeszcze i masz tylko 3 osoby, góra 4, które tam po prostu są na stałe i naprawdę trudno jest to wszystko ogarnąć. Do tego jeszcze masz gości, którzy tam przyjeżdżają, ponieważ w tej chwili, no po tych 8 latach, czy tam prawie 9, od kiedy ja tam sam wyjechałem, no Madhuvan się pięknie rozrosło. No, bo byłeś teraz w tym roku. W lutym w tym roku miałem właśnie okazję tam powrócić. Taka no, podróż sentymentalna. Przy okazji zebrałem tam żonę i jeszcze przyjaciela, pokazać im miejsce, w którym poniekąd narodziłem się na nowo i miejsce, w którym naprawdę zostawiłem kawał serca i po prostu podzielić się, z którym oni też się totalnie zakochali. I jakby wracając właśnie do tej społeczności, to jest tam po prostu miejsce, że można przyjechać, są domki, można tam po prostu spędzić czas. Tak, spędzić czas, pobyć sam ze sobą, można pobyć z mnichami, można uczestniczyć w ceremoniach, które są spełniane w ciągu dnia. No i tak no, dotknąć zupełnie trochę innej rzeczywistości niż ta. Z tego co pamiętam, to tam chyba Jana Polka mieszka w tej chwili. Tak, na tak, stałe. Na stałe. Także nie ma, można zawsze po polsku z kimś pogadać. Dokładnie, to jest duży plus i dla niej, i dla osób, które przyjeżdżają z Polski, że właśnie no, można skomunikować się w języku ojczystym, co na pewno dla niej jest czymś niesamowitym, z Kanadyjczykiem i z Włochem. Czasami jest tam jeszcze jeden Meksykanin. No to no, naprawdę no, tygiel kulturowy i taka po prostu, można powiedzieć, językowa wieża babel. Jakie miałeś wrażenia po tym przybyciu w to miejsce, po tych 8 czy 7 latach, jak wyjechałeś, czy tam nastąpiły jakieś zmiany, jak to odebrałeś? Znaczy, zdecydowanie podróż sentymentalna z kilku względów. Były też obawy o to, no, jak ja zareaguję po tych kilku ładnych latach, no, blisko 9,
na miejsce, no to czasami tak jak po prostu, no nie wiem, jest miejsce, w którym dorastałeś, byłeś z nim zżyty, później wyjeżdżasz na kilkanaście lat i z powrotem do niego wracasz i jesteś pełen obaw, jak to miejsce wygląda, jak ty zareagujesz na pewne miejsca, jak okoliczności, artefakty, które przywołają wspomnienia z przeszłości. Więc było we mnie troszeczkę takiego, może nie niepokoju, ale takiego dużego znaku zapytania, jak ja się w tym po prostu odnajdę i przyznam, że przez pierwsze 2-3 dni rzeczywiście było to trudne, bo pomimo tego, że byłem tam pół roku, ale pół roku w stanie, w mniejszym stanie, relatywność czasu i pół roku to około 6 lat takiego normalnego życia, w cudzysłowie, na wolności. Naprawdę, to jest tak po prostu intensywny czas, gdzie czasami nie wiesz, co wydarzy się następnego dnia. Teoretycznie masz jakąś stałość, a zwłaszcza teoretycznie kiedyś tam coś było, ale to odkrywasz je na nowo. No chociażby no, prosta rzecz, pora deszczowa, próbujesz pojechać do miasta, załatwić jakieś sprawunki, a okazuje się, że po prostu na drodze na około 50 metrach zeszła lawina błota, drzew, skał i ma wysokość 1,5 metra. No i co teraz? Łopaty do roboty. Na początku próbowaliśmy tak się przekopać przez 2 dni, ale ta lawina, która zeszła, ona była cały czas mokra. To było po prostu błoto, które przyklejało się za każdym razem, kiedy próbowało się gdzieś przerzucić. To był naprawdę koszmar, jeżeli od takiej po prostu bardziej praktycznej strony życia w takich warunkach. I koniec końców nie poradziliśmy sobie sami. Musieliśmy po prostu wynająć ciężki sprzęt, który przyjechał i też pół dnia blisko pracował, żeby po prostu zepchnąć to, wyrównać drogę i żeby był na jakiś dostęp do świata. No bo wyjechałeś z Madouvan, przyjechałeś do Polski i mieszkałeś w Kielcach. Tak. No ale na początku mieszkałeś w Kielcach, ale w jakiś sposób ciągło jesteś z Bieszcza, pochodzisz z Bieszcza, w związku ciągło cię tam i w tej chwili mieszkasz na wsi koło Krosna. Tak. Czyli w pewnym sensie kultywujesz te nauki, tą wiedzę, którą się nauczyłeś tam na farmie, w Kostaryce, taką ekologiczną, na tej wsi pod Krosnem. Czy tak. Dobrze rozumiem? Tak, no dużo w tym, co mówisz. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że ja wiedziałem, że pomimo tego, że chwilowo mieszkam w mieście, jeszcze wcześniej mieszkałem 6 lat w Warszawie, no przy okazji studiów, później właśnie po powrocie z Kostaryki 3 albo 4 lata w Kielcach, mimo wszystko mieszkając tam i jakoś się odnajdując, wiedziałem, że to nie jest docelowo miejsce, w którym chcę mieszkać i że jak już z tej wsi jestem, to do tej wsi mnie z powrotem ciągnie. No i tak się zdarzyło, że udało nam się z moją drugą połówką kupić stary dom, stary drewniany dom na pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, właściwie taka, powiedzmy, brama Bieszczad. I no i tak naprawdę rzucając wszystko w Kielcach, pracę i wszystkie gdzieś tam rzeczy, które nas z Kielcami wiązały, mając tylko po prostu sklep internetowy z ukulele, co jest niszą samą w sobie, postanowiliśmy po prostu zakończyć tam to życie i po zakupie domu, po prostu jak już wszystkie papiery urzędowo nabrały swej wartości, po prostu przenieść się tam w prym aprilis 1 kwietnia. Naprawdę, I to nie był żart. I to nie był żart, naprawdę koszmarną pogodę do miejsca, które no wymagało no ogromnego nakładu pracy, żeby można było tam mieszkać, a po prostu myśmy tam od razu zamieszkali i mieszkając je remontowali. No i zresztą nadal ich sobie gdzieś tam udoskonalamy, budujemy pod jakby nasze oczekiwania. I tak jak mówiłeś, pozostało na pewno bycie mnichem i bycie w tych dwóch miejscach wszczepiło we mnie tą potrzebę takiej niezależności. Wiadomo, na tyle, ile można, prawda? Niemniej, jeżeli jest pora, gdzie można sadzić warzywa, pielęgnować ogród, nie wiem, drzewa owocowe, no to po prostu od razu to robimy. Tu staramy się żyć no, niezależnie. Stąd też pieczemy sami chleb i robimy wiele, wiele innych rzeczy, tak żeby po prostu żyć zdrowo, świadomie, no ale też bez takich przegięć. Nie, jakbyś mógł to określić, nie, powiedzieć więcej coś na ten temat, jaki to procent jest tej samowystarczalności, albo w jakim zakresie, czy to jest w ogóle możliwe, czy to w ogóle mieszkając w mieście jest w ogóle możliwe w jakiś sposób, no to w mieście to chyba ciężko. Znaczy generalnie to jest tak, że życie to jest jakby jedna wielka siatka zależności. I jesteśmy zależni od tak wielu czynników, już nie mówiąc, że od siebie sami, że nawet nie wiem, czy chcę być w 100% niezależny.
Na pewno moim celem jest gdzieś docelowo być niezależnym od takich rzeczy jak powiedzmy prąd, wynikające z tego później ogrzewanie, woda i parę innych rzeczy, bo czasami no, istnieje ryzyko, że jak tego gdzieś tam zabraknie, no to wtedy po prostu no, co ja mam zrobić w takich sytuacjach, kiedy gdzieś tam zabrakło i ja też tego nie mam, więc w tym wszystkim no, moje podejście jest takie, żeby nie dać się zwariować i szukać balansu w tym, bo z drugiej strony, jeżeli bym chciał jeść tylko i wyłącznie własne warzywa, no to musiałbym naprawdę wszystko po prostu całkowicie przewartościować, przemianować i próbować, nie wiem, zbudować jakąś szklarnię, która by była w stanie działać w zimie, ale nie takie szklarnie, jak teraz są te powiedzmy przemysłowe, tylko taką, która byłaby bardziej gdzieś tam w zgodzie z tym naturalnym nurtem uprawiania. I kosztowałoby mnie to, podejrzewam, dużo więcej nakładu sił i energii i czasu, a tego czasu aż tyle nie mam, żeby po prostu móc się tylko i wyłącznie temu poświęcić, no bo muszę pracować, żeby zarobić w ogóle na utrzymanie jako takie. A poza tym jest tysiąc innych rzeczy, które mnie pasjonują i wolę po prostu rozwijać się w tym kierunku, niż tylko i wyłącznie być po prostu rolnikiem, który robi organiczne jedzenie. I prawdopodobnie tylko na swoje potrzeby, bo na więcej nie ma tej tak. ziemi, to nie macie tam za dużo, w sensie jakich hektarów, tylko jakiś taki większy ogródek, można tak powiedzieć. Jesteś weganinem, jesteś muzykiem, bo grasz na tym ukulele, które również sprzedajesz. Teraz ostatnio zostałeś aktorem w teatrze w Krośnie. Jesteś prezesem Stowarzyszenia Szczytania Sanga, więc pewnie jakieś takie obowiązki z tego wynikające też na głowie. Jesteś też biegaczem naturalnym. Więc pewnie trenujesz, startujesz w jakichś zawodach, uprawiasz sam ekologicznie ziemię w jakimś tam zakresie, pracujesz w sklepie, czasem podróżujesz po świecie, bo tak jak mówiłeś, byłeś na Kostaryce. Jesteś też blogerem i youtuberem. Jak znajdujesz czas na to wszystko? Czasami sam się zastanawiam, skąd mam na to wszystko czas. Nie wiem. Jeszcze medytujesz oczywiście. Tak. Zdaje mi się, że to jest tak naprawdę kwestia priorytetów i gdzieś ciągłego motywowania samego siebie do tego, żeby mi się chciało. Bo najłatwiej byłoby rzeczywiście, no nie wiem, nawet jeżeli pracuję na własny rachunek, to powiedzmy, nie wiem, założyć sobie, że odbędniam od tej do tej i później, nie wiem, siadam przed telewizorem, którego nie mam, albo robię coś, co po prostu byłoby zwykłym gdzieś tam zabijaniem czasu, a ja mam tak, że no, dużo czytam, więc nawet jak jest taki gorący okres, jak teraz powiedzmy przedświąteczny, jest mnóstwo pracy, no to czytam wtedy, kiedy jem. Więc no, staram się jakby intensyfikować swoją wydajność, robiąc czasami kilka rzeczy naraz. Nie wyciągam z tych książek tyle, ile bym wyciągnął, tylko i wyłącznie na nich skupiając, ale widzę, że dla mnie jest to lepsze, niż jakbym tego nie robił w ogóle, więc wiem, że to trudne jest i czuję, że to jest naprawdę dosyć trudne i skomplikowane czasami wydrzeć te cenne minuty, a nawet i sekundy, ale wiem, że się da. Wiem, że się da. No samo to, że jestem tu i teraz, pomimo tego, że no, musiałem przejechać ładny kawałek drogi do studia i tak naprawdę powinienem teraz być w biurze, pracować, ale wiem, że to nie ucieknie, bo są pewne rzeczy, które mają wyższy priorytet, a chociażby w drodze powrotnej będę siedział, będę czytał sobie książkę i pisał na bloga chociażby, więc no kwestia mi się priorytetów, poukładania sobie tego wszystkiego i się da. Co byś poradził komuś, kto by chciał też właśnie uciec z miasta, mieszkać gdzieś na wsi, żyć trochę zgodnie bardziej z rytmem natury, jak słońce wstaje się budzić, jak słońce się zachodzi, to iść spać i jakby wyjść do takiej gonitwy codziennej, praca, dom, praca, dom. Znaczy, właściwie to mógłbym zacząć od tego, nie uciekaj z miasta, bo wciąż jest to ucieczka. I gdzieś z własnego doświadczenia wiem, że ucieczką niczego nie załatwisz. I czasami może ci się wydawać, że tam będę bardziej szczęśliwy, będą lepsze warunki, lepsze okoliczności, wtedy będę mógł, no nie wiem, chociażby medytować, więcej czytać, robić to czy tamto. I później się okazuje, że rzeczywiście zmieniasz to otoczenie, te okoliczności, i wciąż nie robisz tego, po co to zrobiłeś. Więc ja bym zaczął od zmiany świadomości, od przewartościowania tak naprawdę tego, co jest w sercu, tego, co jest w głowie, bardziej świadomego podejścia do samego siebie, obserwacji swoich pragnień, swoich potrzeb i tego, czego tak naprawdę chcę od życia i od samego siebie, co sprawia, że będę szczęśliwszy albo chociaż gdzieś będę w stanie spróbować być szczęśliwy.
I właściwie od tego bym wyszł. Ja pochodzę ze wsi. Ja miałem porównanie dwóch światów, tak? Życia na wsi i życia w mieście. I dla mnie to było naturalne, że czuję tak, a nie inaczej, więc idę w kierunku tego, żeby powrócić na wieś i tak sobie zorganizować życie, żeby być w nim na tyle, ile można być w tym świecie szczęśliwym, gdzieś właśnie czuć się spełnionym. I zresztą mógłbym próbować wrócić na siłę w Bieszczady. Pewnie jakoś byłbym w stanie to zrobić. Wciąż szukałem takiej drogi środka w tym wszystkim, że to miejsce, które teraz mamy, to są... Nawet mój tata, jak pierwszy raz tam do nas przyjechał, mówi, kurczę, wy tu macie małe Bieszczady. I właśnie to mnie tylko utwierdziło w dobrym wyborze tego miejsca, bo nie muszę jechać w Bieszczady, które są 100 km dalej od mojego domu, przynajmniej mój dom rodziny jest 100 km dalej od miejsca, w którym teraz mieszkamy, żeby mieć to, co mam tam. Czyli po prostu mam góry dookoła, mam ciszę, spokój, mam drewniany dom, mam przestrzeń, ale przy okazji mam też bliskość cywilizacji. I tak jak na przykład ja pamiętam, będąc dzieciakiem, samo to, że wiesz, no mieszkasz w okolicach Cisnej i potrzebujesz coś załatwić w mieście powiatowym, musisz jechać 50 km. No to jest kawał drogi. A teraz, żeby coś załatwić, muszę jechać tylko 15 km. Więc jestem daleko, ale też mogę być blisko, powiedzmy na swoich warunkach. Na swoich w tym sensie, że jak rzeczywiście coś potrzebuję, no to po prostu wsiadam w samochód, czy w jakąś komunikację miejską, czy na rower, czy biegnę, no do gminy, do Korczyny, tam 15 czy 13 km to przez górę i jestem. No nie? Więc jakby wciąż to jest takie poszukiwanie, żeby... Bo widzę, że skrajności to nie jest nic dobrego i to zarówno w życiu i wiem, że dla niektórych to być może będzie albo letni, że dla niektórych droga środka to bycie letni, tak? Ale no właśnie ja uważam, że balans to jest podstawa i jeżeli jesteś w stanie znaleźć balans w wielu dziedzinach twojego życia, tych takich, które najbardziej cię dotykają, to tym bardziej ty odnajdujesz siebie samego w przestrzeni, w miejscu, niezależnie od tego miejsca bardzo często, więc nie musisz uciekać. No bo ja jestem na przykład z dużego miasta, także może rzeczywiście to nie jest dla każdego i zawsze taki dokładnie. Sposób. Dokładnie, dlatego jak ktoś mówi, no to, że chce się wynieść na wieś, no to wtedy ja próbuję go do tego zniechęcić. Bo jeżeli on się od razu zniechęci, to znaczy, że on rzeczywiście no, nie bardzo tam chce, więc no, musi być w tym jakiś taki element dociekania i żeby wydobyć to prawdziwe pragnienie tej chęci zmiany, zrobienia czegokolwiek. Gdy kupują organiczne ciuchy, no to ja też muszę, bo wszyscy. Właśnie nie, no. Czy to wynika z twojej świadomości, z prawdziwej potrzeby, czy to moda? Dobrze, dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Moim gościem był Zgniewomir Skrzysiński, były mnich, biegacz naturalny, weganin, prezes Stowarzyszenia Szczytania Sangha, zwycięzca programu Ugotowani, muzyk, aktor, mówca, ekolog, bloger, youtuber i pewnie nie wymieniłem jeszcze wszystkiego. Także dziękuję bardzo za oglądanie nas. To był program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam imię Krishnakirtan. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.